Projekt uchwały według druku numer 4. I będziemy, proszę Państwa, od razu omówimy projekt uchwały według druku numer 5. Dotyczy to, proszę Państwa, tej samej sprawy. A może i nie, bo nie wiemy. Pani Basiu, jeszcze nie zreferowy, jeszcze nie powiedziałem jakiś druki. Już Pani na głos. Spokojnie. 4-5, no 4-5 będą. Ale z Pani Basiu. Mogę. Pierwsze, w sprawie przywrócenia pierwotnie planowanych funduszy na inwestycje rowerowe w 2014 roku projekt Komisji Infrastruktury omówiony przez Komisję Infrastruktury posiada pozytywną opinię zarządu. Przypomnę, że dotyczy to ścieżki rowerowej przy ulicy, dokończenie ścieżki rowerowej przy ulicy Bielickiej w szerokim tego słowa znaczeniu. Przypomnę również, że Rada Dzielnicy sfinansowała w roku bieżącym i dofinansowała najpierw projekt realizacji ścieżki przy ulicy Bielickiej i kończy się projekt, który sfinansowaliśmy wraz z wyjściem, schodami, znaczy z pochylnią, z przejściem na drugą stronę, jeżeli chodzi o granic cmentarza Podłódzkiego. I projekt Komisji Planowania Przestrzennego w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o ujęcie w budżecie na 2014 rok planowanych inwestycji w infrastrukturę rowerową na terenie dzielnicy 13. Ja powiem tylko tyle, myślę, że i na maile do Państwa. Już Pani na głos. Na maile do Państwa. Już Pani proszę. Były maile ze środowiska związanego z rowerzystami i myślę, że temat jest gorąco omawiany w mediach. Wiem, że Mariusz poprawca, ale rozumiem, że chcemy zabrać w tej sprawie głos. Powiem tak, pierwszy podzielał opinię pozytywną zarządu, drugi posiadał opinię negatywną. Dziękuję. Pani Basia pierwsza. Proszę Państwa. Ale... Proszę Państwa, jestem oburzona tym faktem, że są dwie uchwały w tej samej sprawie. Na projekt. Mianowicie, w dniu, kiedy odbywało się posiedzenie Komisji Infrastruktury, pan Styrski przysłał mail tej treści. Uprzejmie proszę Komisję Infrastruktury o zwrócenie się z wnioskiem do Zarządu Rady Dzielnicy lub przygotowanie projektu uchwały wzywającej Prezydenta Krakowa oraz Radę Miasta Krakowa do uwzględnienia w budżecie miasta na rok 2014 uchwały kierunkowej Rady Miasta przewidującej 0,03% wydatków w budżecie na infrastrukturę rowerową. Sprawa dotyczy także dzielnicy Podgórze, w której są przewidziane inwestycje ujęte w programie 100 rozwiązań. Tak napisał pan Styrski do Komisji Infrastruktury. Niezależnie od tego, jak się odbywało posiedzenie naszej komisji, znalazł się pan Styrski i siedział... siedział przy biurku i na końcu pan Jacek wniósł właśnie przy kończącej się komisji, propozycję, posiłkując się takim wnioskiem Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów, żebyśmy poparli, bądź też w jakiej formie zastanawialiśmy się. Ja zaproponowałam, że to tylko może być poparcie stowarzyszenia, a nie uchwała, powiedzmy, dość kategoryczna, jak proponował właśnie pan Styrski, że my się domagamy i tak dalej, prawie w trybie rozkazującym. I przegłosowaliśmy właśnie taką formę uchwały. I ponieważ pan Jacek zaczął pisać tę uchwałę, ja mówię wobec tego, ja to, niech pan pozwoli to, o tą ulotkę i ja ją przygotuję. I tak było. I koniec. I nie widzę, i teraz
tej uchwale, powiedzmy, przygotowanej przez Komisję Infrastruktury, nie posiłkujemy się kwotą 10-11 milionów, bo uważam, że to jest no, trochę niepoważne, bo jeżeli jak w lutym 2013 roku Rada Miasta przyjęła uchwałę kierunkową o przeznaczeniu 0,3% rocznego budżetu na samodzielny budżet rowerowy w granicach 10-11 milionów, to nie znaczy, że akurat w roku 2014 ma być cała kwota przydzielona. To jest raz. Drugie, że jako dzielnica jako dzielnica w zasadzie najwięcej tych środków inwestycyjnych byłoby przydzielonych dla naszej dzielnicy 13. W związku z tym, ponieważ zapadła decyzja, że przyznano 750 milionów tylko złotych w stosunku do tych 10 milionów. 700, tak, przepraszam, do tych 10 milionów. W związku z tym, jak w tej ulotce jest informacja, że grupa radnych zapowiada, a pytanie czy ją złoży, poprawkę do budżetu miasta przywracającą pierwotnie przyznane fundusze na budżet rowerowy. W związku z tym, niezależnie od tej uchwały, przygotowaliśmy pismo skierowane do przewodniczącego Komisji Infrastruktury pana Wojtowicza o... Zaraz, przepraszam, gdzie ja to mam? Wyszło. Tak, i pozwolę sobie przeczytać. No. To pisze, Rada i Zarząd Dzielnicy 13 Podgórzec zwraca się z uprzejmą prośbą do pana przewodniczącego o wyrażenie poparcia, pozytywne zagłosowanie za zapowiadaną przez grupę radnych miasta poprawką przywracającą pierwotnie planowane fundusze na inwestycje rowerowe w budżecie miasta Krakowa na 2014, to jest inwestycji na ulicy Wielickiej oraz ulicy Badowskiej i Zakopiańskiej. Realizacja tych inwestycji usprawni ruch komunikacyjny wewnątrz Starego Podgórza i Prawobrzeżnego Krakowa. Wyżej wymienione ulice stanowią kluczowe osie transportowe i obecnie borykają się z problemem ogromnych korków przepełnionych tramwajów oraz licznych utrudnień dla pieszych i rowerzystów. I wydaje mi się, że skierowanie do przewodniczącego Komisji Infrastruktury chyba jest trafne, ponieważ w końcu to jest komisja, która się takimi sprawami zajmuje i jeżeli on zmobilizuje Komisję Infrastruktury Rady Miasta do zagłosowania za tą poprawką, to wydaje mi się, że wtedy łatwiej uzyskamy ten efekt, żeby podnieść tą kwotę w budżecie miasta. I tyle. Chciałbym. Dziękuję. Pan Jacek był zastępny. Uważam osobiście, że te dwie uchwały, pomimo że w pewnych aspektach podobne, nie do końca mówią o tym samym. Można powiedzieć, że jakoś się uzupełniają. Albo w każdej czegoś brakuje, jak dla mnie. Pierwsza uchwała przygotowana przez Komisję Infrastruktury, no, mam powiedziane, że stoi przywrócenia pierwotnie planowanych funduszy na inwestycje rowerowe w budżecie miasta Krakowa. To jest najważniejsza rzecz. Ja chciałem, żeby troszeczkę inaczej ta uchwała wygląda. No to trzeba było napisać, bo pana pan się zabiera do pisania i nie pisać. Pamięta pani, a także się nie uchwalać. Ale proszę Państwa, ale nie komentujmy, każdy ma prawo do wypowiedzi. Dobrze, to proszę. Proszę. Natomiast w tym uchwale moim zdaniem nie ma jasno powiedziane, że wnioskujemy o to, żeby inwestycje stricte właśnie przy tych ulicach Wielickiej, Wadowskiej, Zakopiańskiej były zrealizowane w ramach przywrócenia tego budżetu. Tego moim zdaniem brakuje jasno. Natomiast w programie planowania przestrzennego mówi natomiast tak naprawdę w tytule jest tylko
o zrealizowaniu planowanych inwestycji w infrastrukturę rowerową na terenie dzielnicy 13 Podgórze. A tak naprawdę dopiero w tekście mówi oraz, tak, to była drugorzędna sprawa, o finansach oraz odpowiednie zwiększenie kwoty budżetu przeznaczonej na wyżej wymienione inwestycje. Ja osobiście będę głosować za obiema, bo one dla mnie się uzupełniają. Fajnie by było, gdyby to było wszystko w jednej uchwale. Muszę taką poprawkę, żeby było logiczne. Zrobić to w jednym. Moi drodzy, ale pozwólcie Państwo, że ja poprowadzę dyskusję. Każdy z Państwa ma możliwość, udziela głosu i prosi o zgłaszanie się do głosu. I teraz Pan Sterski, proszę bardzo. Pan Jacek już skończył? Tak. Proszę. Ja bym chciał tutaj Pani bardzo. Dziękuję. Ja bym tutaj nie chciał brać czasu na dyskusję, dlaczego są dwa projekty. Ja bym tylko chciał wyjaśnić panu przewodniczącemu, że pan przewodniczący był do końca posiedzenia komisji, to powiedział, że się wypowiadam w tym temacie. Natomiast do końca posiedzenia komisji nie było jasne, jaką formę będzie miała ten projekt, bo tutaj była dyskusja. Ja chciałem, żeby ten projekt miał trochę inny wydźwięk. Pani przewodnicząca zupełnie inaczej to widziała, Jacek jeszcze trochę inaczej. Natomiast dochodziły do mnie różne wnioski. Uważam, że Komisja Planowania może się w tym temacie wypowiedzieć jak najbardziej. No i w zasadzie to tyle. Ja uważam, że jednak troszeczkę inną formę i coś ma. To po co Pan wysłał ten mail? Pani głos. Trzeba było przygotować Pani na Basiu, bardzo proszę, trzeba będzie ogłosić przerwę, żebyśmy ludzie się uchwały i przynieść koniec. Pani Basiu. A Pan najpierw mail prosi, żeby zarząd opracował, bądź też komisja. Pani Basiu, udzielę na chwileczkę Pani. A pisze Pan odrębny projekt. Przecież to jest niepoważne. Pan Radna, proszę bardzo. Ale Pan jeszcze. No, znaczy ja bym chciał nie, bo myślałem, że to było żółte. Ja czekam, aż będę mógł kontynuować. Proszę Pana, proszę. Poza tym no, chciałbym to wyjaśnić, bo tutaj mam wrażenie, że jednak nie do końca czytamy tak samo pewną uchwałę. Pani tu podawała nieróżne liczby, nie do końca zgadza się z prawdą. Uchwała mówi o tym, że w każdym roku uchwała Rady Miasta mówi, że w kolejnych budżetach rocznie ma być przeznaczone 30% całości wydatków budżetu. To jest troszeczkę coś innego niż Pani nie przymówiła i to od tego roku mowa. To po pierwsze, po drugie projektować w budżecie tak naprawdę jest mowa o 1 000 000 zł, to jest 750 tysięcy w projekcie jest na ścieżki rowerowe, 250 tysięcy jest na rozwój sieci stacji Canbike. To tak wyjaśniam. Natomiast sens uchwały kierunkowej, w której Rada Miasta zobowiązała prezydenta później do jej wykonywania, bo jest to napisane w paragrafie trzecim, jest mowa o tych 0,3%, co w tym momencie to jest około 10 milionów rocznie. Powinno iść na infrastrukturę rowerową. Nie w ciągu 10 lat, nie w ciągu 5, ale rocznie, Pani Marko. Proszę Pana, Pan... Ale mogę dokończyć? Tak, tak. Natomiast co to tutaj wypisania przykładów wymienienia inwestycji. Tutaj mówimy o nowych inwestycjach w nowym budżecie. Jak sam Pan Rektor Zygitów przyznał, nie ma w ogóle przygotowanych do większych projektów. I tak naprawdę w ogóle nie wiadomo, ile, jakich inwestycji będzie można wykonać. Więc ja uważam, że też no, jak się wymienia, to się wymienia wszystko, albo się nie wymienia i no mówię. To Państwo decydują, który projekt jest lepszy, ja się nie będę w ciągu dzierać. Natomiast uważam, że mieliśmy prawo takie przygotować, przygotowaliśmy. Panie Tadeuszu, ja chciałam powiedzieć, że w mailu Pana, Pan pisze tak. Do uwzględnienia w budżecie miasta na rok 2014 uchwały kierunkowej Rady Miasta przewidującej 0,03%. Natomiast to, czym ja dysponowałam, to jest rozpiska na poszczególne miesiące, jak powiedzmy Rada Miasta uchwalała budżet. I teraz tak, zacytuję, tylko ten punkt dotyczący
budżetu rowerowego. Luty 2013 Rada Miasta Krakowa przyjmuje uchwałę kierunkową o przeznaczeniu 0,3% rocznego budżetu miasta na samodzielny budżet rowerowy. Ja chciałem tylko powiedzieć, że my nie jesteśmy Radą Miasta i naprawdę jesteśmy w Radzie Dzielnicy. Ja bym prosił, żeby się odnosić głównie do spraw naszej pomocy. Owszem, te pieniądze się biorą z budżetu miasta, ale daleki jestem od poduczenia Rady Miasta, bo rozumiem, że mówimy o konkretnych rzeczach. Sam pan, panie Tadeuszu, powiedział, że zadania nie są przygotowane. Zadania te, które, o których my mówimy, to jest przygotowana jest Wieliska. Nie wiem, jakim przygotowaniem jest ulica Wadowicka, Zakopiańska Wadowicka. Nie wiem, na jakim jest etapie. Natomiast jest jeszcze budowana, będzie ścieżka rowerowa przy okazji przejścia tramwajowego, bo przy każdej nowej inwestycji są już robione ścieżki. W związku z tym byłoby to połączenie zarówno ulicy Wielickiej i byłoby zakończone wraz z przejściem przez Talent, to się sprawnie za 2 lata z dojściem do Płaszowa na drugą stronę, pomiędzy jedną a drugą stroną. Pan Adam. Chciałbym do pani Marcin, że zanim się zacznie tak bardzo oburzać, to należałoby się cieszyć, że tego typu poparcie czy wsparcie idzie z obydwu komisji, a tak swoją drogą między Komisją Infrastruktury a spotkaniem naszej komisji, to wpłynęły jeszcze do nas różne maile, telefony, osobiście do mnie telefonowano i do pana Stawskiego. I to również troszeczkę... Nie, dobrze, ale proszę pani, ja neguję tego. Ja się cieszę, tylko mówię, że jeszcze zwracali nam uwagę na dodatkowo. Chociażby teraz pan przewodniczący tu słusznie też po prostu wskazał o tym budowanym przejściu na Mariowicz. To jest coś, co musimy złączyć. Nie legalizujmy, pani właśnie, nie legalizujmy. Pozwolę. Podobno jest pani kulturalną osobą. Mówię, że jestem oburzona. Pytam się, pani zawsze jest oburzona, proszę pana, nie jest tak jak pani. Dlatego, że wy nie pracujecie w ogóle w Radzie, tylko jesteście gośćmi i udajecie, że pracujecie. My jesteśmy na emeryturach, żeby siedzieć tu i pić kawę. Chwileczkę, ja nie pisam. W XXI wieku można się komunikować. Niech goście słyszą po prostu. Ale niech goście słyszą. Pan zawsze się odwołuje do gości. Ja pytam się, kiedy się odbyła komisja planowania przestrzennego, ano wczoraj. Pani Basiu, ja pani. Pani Basiu, ja pani udzielę. Pani Basiu, okroiła pani komisję planowania tak, jak pani chciała i uważa, że pani, że tylko pani posiada. Pani, potrafi pani przygotować, co działkę sprzedajemy, a ja chciałbym wiedzieć. Zobaczyć. Proszę pana, ja bym prosił, proszę państwa, ja bym prosił, że każdemu radnemu, co pani sprzedaje z majątku publicznego. Psi obowiązek, jeżeli chce wiedzieć dokładnie, wziął sobie teczkę i zobaczyć. Po to, że mają laptopa, to rady, żeby z niego korzystać. Pani Adamie, jest laptop, możemy korzystać. Pani Basiu, pani Basiu, bardzo proszę już uspokojcie. Pani Adamie, zwracam uwagę, że my tu nic nie sprzedajemy w Radzie, tylko opiniujemy sprzedaż. Bo ktoś może dojść do przekonania, że my tu czymś handlujemy. My tylko opiniujemy i to jeszcze nie wiąże. Powiedzenie, że tylko 77 metrów. Następną osobą, która się zgłaszała, był kolega Jacek. Proszę bardzo. Jestem państwa w szoku. Dyskusja na temat rzeczy, która naprawdę tylko i wyłącznie jest uchwałami, bo obie uchwały są wspierającymi inicjatywę organizacji pozarządowych w tym mieście, spowoduje, że jest takie emocje i aminy. Po pierwsze, może faktycznie źle się stało, że powstały dwie uchwały. Powiem szczerze, jest to jedną z przyczyn, dlaczego uchwała Komisji Planowania powstała, bo pan Tadeusz Ryszałek chciał pisać jakieś pismo. No, teraz rozumiem, że pismo miało wynikać, jakby z tego, że nie wiem, czy gdyby podejrzewał, powiedział nam wczoraj na komisji, że jest przygotowana komisja, na Komisji Infrastruktury uchwała, to nie cisnąłbym do tego, żeby powstała uchwała Komisji Planowania. Natomiast
Drugi jest, natomiast proszę Państwa, pozwólcie mi Państwo coś, no to naprawdę, proszę Państwa, nie ma znaczenia, nie można powiedzieć 10 uchwał albo jedną uchwałę, nie jesteśmy organem, który decyduje, ile pieniędzy pójdzie z budżetu miasta na infrastrukturę rowerową. Robimy tylko i wyłącznie, proszę Państwa, żebyśmy mieli jasność, robimy tylko i wyłącznie, idziemy na rękę organizacjom pozarządowym, że wspieramy ich działania. Więc spokojnie. Natomiast te dwie uchwały ani się nie wykluczają. To, co powiedział Jacek, moim zdaniem, nawet jeżeli przyjmiemy obie uchwały, też się nic złego nie dzieje. Ja myślę, że trzeba by przeczytać na spokojnie obie uchwały i spokojnie do nich się odnieść, do pełnej treści tych uchwał. W uchwale Komisji Infrastruktury jest informacja, że wnioskuje się, czy popiera się zwiększenie środków w dzielnicy 13 i wymienia się dwie inwestycje. Notabene nie to, żebyśmy sfinansowali tą inwestycję, tylko współfinansowaliśmy. Jeżeli chodzi o Wielbicką. Proszę czytać. Dobrze, czytam właśnie. Natomiast ta druga uchwała może jest szersza, bo wnioskujemy o to, żeby się znalazły pieniądze nie tylko na te dwie inwestycje, tylko na wszystkie inwestycje, które są wymienione w dokumencie zaproponowanym i nazwanym jako kontrakt 100 rozwiązań w budżecie miasta, żeby się znalazły te środki. Jest odwołanie się do uchwały Rady Miasta Krakowa, który mówi o 0,3%. Czyli to jest, proszę Państwa, około 10 milionów rocznie. Czy prezydent taki to ujmie w swoim projekcie? Na dzień dzisiejszy nie ujął. W autopoprawce też nie wiemy, czy ujmie. Autopoprawka, proszę Państwa, będzie do 13. Do 9 miały być zgłaszane poprawki radnych miasta. Nie wisi to jeszcze na chwilę obecną na stronie internetowej, więc nie wiemy, czy została taka poprawka zgłoszona i czy ona przynajmniej na najbliższej sesji, proszę Państwa, zostanie przyjęta. Nasza uchwała, jeszcze raz mówię, jest tylko i wyłącznie uchwałą intencyjną, popierającą, natomiast nie wnoszącą tak naprawdę, czy żądającą czegokolwiek. Jest popierającą. I naprawdę szkoda, żeby przy takich uchwałach było tyle emocji, to jeszcze takich negatywnych. Nie bardzo rozumiem, czemu to ma służyć. Ja rozumiem. Proszę bardzo. Ktoś, pani Basia, chce zabrać głos? Już nie. Ja uważam, proszę Państwa, pan Spyrski, jak na komisji się wypowiadał, to żądał, powiedzmy, umieszczenia tej kwoty 10 milionów. Ale jeżeli już prezydent nie przyznał tych 10 milionów, tylko przyznał 750 tysięcy, to trudno sobie wyobrazić, żeby poprawką grupy radnych przeszło 10 milionów. Może przejść i dlatego... Może proszę? Może przejść i ja chciałem powiedzieć, żebyśmy mogli dyskutować na ten temat. No. Oczywiście wszyscy się znamy na tym. Pozwólcie Państwo, że jednak mam doświadczenie z 2 kadencji w Radzie Miasta. Chciałem Państwu tylko przypomnieć najprostsze kwestie. Otóż projekt uchwały budżetu, tak jak projekt uchwały budżetu w dzielnicy, przedkłada prezydent, czyli organ zarządzający. Ale decyzję w tej sprawie, proszę Państwa, nie podejmuje prezydent, tylko suwerenem w tej sprawie jest Rada. I to Rada Miasta podejmuje budżet, a nie prezydent. I prezydent, tak jak czasami zarząd, daje jakiś projekt, a Państwo ten projekt zupełnie inaczej przyjmujecie i nie ma się co obrażać na kogoś, tylko taka jest rola Rady. W związku z powyższym, mówienie o tym, że prezydent, chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Umiejmy czytać ze zrozumieniem uchwały Rady Miasta. Uchwały kierunkowe idą w tym duchu, że nie ponoszą za sobą żadnych konsekwencji finansowych, bo gdybyśmy wszystkie uchwały kierunkowe, proszę Państwa, o remoncie dróg, o nakładkach, o edukacji, bo to nic nie kosztuje. Uchwała kierunkowa mówi o tym, że chcielibyśmy, aby takie środki były przeznaczone. Chcielibyśmy to właściwy sposób czytać. Nie stanowi żadnych skutków prawnych. I to nie jest WPF, czyli Wieloletni Plan Finansowy, to nie jest WPI, tylko to jest kierunek, do którego dążymy.
Za chwilę się może okazać o tym, o czym tu w międzyczasie mówił pan Styrski, o tym, o czym w międzyczasie tu była głos dyskusji, że nagle, nawet choćby było to 10, może 15 czy 20 milionów, jest pytanie, czy będziemy w stanie zużyć te pieniądze na ścieżki rowerowe, skoro ścieżki nie są przygotowane ze względów projektowych. Dlatego, że ścieżka rowerowa na dzisiaj to nie jest tylko wyznaczenie. Łatwe rozwiązania już mamy poza sobą, że się linie maluje na jezdni. Robi się, no można zawsze kontrapas zrobić, gdzie się chce. Ale rozumiem, że nam chodzi o nowe, bezpieczne trakty, które nie kolidują ani z przejściami dla pieszych, ani ze skrzyżowaniami, że rowerzysta, bo większość z nas, co się jeździ na rowerze, czuje się na tym bezpiecznie, czuje się komfortowo, może jechać dzieckiem i wie, że nie powinno się nic złego zdarzyć, jak jedzie zgodnie z przepisami. I proszę Państwa, ten układ drogowy, znaczy to kosztuje. Mamy przykład ulicy Bielickiej, kiedy kilkaset metrów ścieżki rowerowej kosztuje blisko 700 tysięcy ścieżki. To jest ciąg pieszo-rowerowy, nie ścieżka rowerowa, ale ciąg, po którym się możemy poruszać, kosztuje blisko 700 tysięcy złotych. Do domknięcia jest potrzebny jeszcze przejazd na drugą stronę ulicy Bielickiej, jest potrzebna nowa sygnalizacja, czyli ten przejazd z rowerami i wyjazd do góry. Zmierzam do czego? Ja na przykład osobiście mam problem z odczytywaniem uchwały, bo jeżeli piszemy w uzasadnieniu o karcie brukselskiej, przyznam się, no mogę niektórych rzeczy nie wiedzieć, nie znam zapisów karty brukselskiej, na którą się pokazuje, ani podejrzewam, nikt z Państwa nie ma, żeby je pokazać. Podobna sytuacja o procentowym, ilości procentowej. Wszyscy byśmy chcieli w ruchu koło, wszyscy byśmy chcieli, żeby była możliwość jednej i drugiej komunikacji i centrum miast generalnie poruszać się na rowerze. Natomiast, ale każdy, mówię tak, mówmy o rzeczach realnych. Realnie ma pójść dzielnicy sygnał, że dzielnica jest za tym, żeby zwiększono budżet na ścieżki rowerowe, na infrastrukturę, szeroko pojęte, na infrastrukturę rowerową. I myślę, że pierwsza uchwała idzie właśnie w tym samym duchu, one się w żaden sposób sobą nie przeciwstawiają, tylko ubolewam nad tym, że nie jest to w jednej uchwale. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mówimy o priorytetach i ktoś mówi, za chwileczkę już oddam Państwu głos, tylko po prostu nie. Ja zawsze będę musiał podpisać każdą uchwałę, którą Państwo przegłosujecie, bo jedną łaski nie robię. Ale mam swoje zdanie na ten temat. Jeżeli mówimy o priorytetach, jeżeli mówimy o priorytety i mówimy, że w Podgórzu mamy 3-4 priorytety, a jeśli tych priorytetów wyznaczymy 15, to one nie są już priorytetami. Jeśli dajemy jedną uchwałę, dosyć konkretną, skonkretyzowaną, dajemy jakiś sygnał. Jeżeli piszemy dwie podobne, które się trzeba wczytać, to się wszystko jakby rozmyla. Tym bardziej, że już poszło pismo do pana Wojtowicza, były rozmowy. Mi się wydaje, że nie ma klimatu takiego, że negatywnego stosunku do rowerów, stosunku do rowerzystów, bo wszyscy byśmy chcieli rozbudować. Oczywiście tam, gdzie się to da, bo centra miast są tutaj, no, są pewne ograniczenia. I to idzie w duchu. Dla mnie osobiście uważam, że dzielnica powinna dać jeden czytelny sygnał, oczywiście konkretny. Według mnie pierwsza w zupełności idzie w duchu, które wysyłał do nas maile pan Łaczek, wysyłał do wszystkich Państwa i wszystkie te elementy są w tym zawarte. I tyle. Mamy jeszcze gości, rozumiem, że po drugie, jeżeli goście będą, bo też są z tego co wiem związani z projektem tej uchwały. Jeżeli Państwo będziecie chcieli, udzielę Państwu głosu. Bardzo dziękuję. Pan Jacek, pan Tadeusz, przepraszam, ale kolega się, to jeszcze nie zabierał głosu. No nie chciałbym ani wzbudzać uśmiechu, ani żeby to było potraktowane przez Państwa to, co powiem, właśnie na zasadzie, że tak powiem, no nie wiem, wytyku. Mianowicie mamy radną miasta, która jest radną dzielnicy i sądzę, że wesprze ten projekt. Cały czas ja żałuję, że nie może się wypowiedzieć na sesji naszej o tej naszej uchwale. Byłby to niewątpliwie bardzo cenny głos. Myślę, że pani Katarzyna Fabian wesprze zdecydowanie w Radzie Miasta, jako radna miasta, ten projekt, nie uczestniczą w naszej sesji. Dziękuję. Pan Jacek. Przygotowałem taką wspólną uchwałę. Wydaje mi się, że powinna bardzo dobrze jakieś aspekty pozytywne tej idei. Ale to też jeszcze tylko tak dla wyjaśnienia, bo mówimy tutaj.
tutaj, że 10 milionów byłaby szansa, żeby było na tym budżet rowerowy, ale nie ma planu, nie ma i tak dalej. Natomiast chyba tak nie do końca jest, bo myślę, że sam wodnik w Służbie Lidzkiej pokazuje, że parę milion złotych poszło na coś, co nie musiał być wcześniej plan, prawda? Ale musiał być plan. Ale są sytuacje takie jak w drugiej części Bielickiej, na przykład wzdłuż telefoniki, gdzie jest kawał ścieżki, który jest, nie wiem jaki ma, nie mam wiedzy do końca, że moje słowa mogą być nie w pełni prawdziwe. Natomiast popatrz do rzeczywistości, natomiast jest ścieżka wzdłuż telefoniki, która jest w stanie krytycznym. Można bardzo zrozumieć. Jeśli jest remont w pasie drogowym w istniejącej infrastruktury, to na to nie potrzeba nic, ale tutaj jest potrzebny projekt. Jest na przykład wał przeciwpowodziowy od stopnia Dąbie, bodajże, do mostu Wandy, który wiąże z zarządem relacji wodnej, mogę skończyć, urządzeń wodnych rozmawiał z Zichitem w sprawie budowy ścieżki rowerowej. Tak, chodzi o kwestię finansowania. Po też podniesieniu nie mogłyby być też z tego. Panie Jacku, ale nie wprowadzajmy radnych błonów. Panie Jacku, nie wprowadzajmy radnych błonów. Ale czy ja mogę skończyć, panie przewodniczący, bo pan już nie przerywał, co ja panu przerywał. Pan wprowadzał błąd, proszę. Nie wiem, czy wprowadzam błąd, natomiast czytałem o tym, że jest taka propozycja i są prowadzone są rozmowy. Jeżeli to jest jedna z propozycji, jedna z możliwości. Jest całe miasto Kraków, gdzie przypuszczam 10 milionów złotych można wykorzystać w różny sposób bez projektu. Czy to rozbudowę sieci jeszcze wypożyczalni, bo wypożyczania sieci rowerowych też mają się rozrastać na dalsze dzielnice Krakowa. Więc myślę, że się znajdą inwestycje, które za te 10 milionów spokojnie. Natomiast tak, ja przygotowałem coś takiego, połączyłem. Proszę się wsłuchać, bo nie wiem, czy za Paweł wszystko pisałem, to szybciutko w zasadzie. Ja bym prosił, że jak będzie przerwa, żeby może to przepisać, bo potem jest to... Może zrobimy przerwę. No to my zrobimy przerwę, wydrukuj to trzeba napisać na komputerze, przepisać, bo podejrzewam, że uciekać. Więc nie wiem, przeczytać? No może oczywiście, że pan może przeczytać, mówię, lepiej byłoby chyba... To jest połączenie dwóch uchwał. Rada Dzielnicy 13 Podgórze wnioskuje o zapewnienie w budżecie miasta Krakowa na 2014 rok środków finansowych w wysokości pierwotnie planowanych funduszy na infrastrukturę rowerową. To jest 0,3% budżetu miasta Krakowa w nawiasie zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa numer taki. I w ramach tych środków realizacji inwestycji w infrastrukturę rowerową zaplanowanych na terenie dzielnicy Podgórze z tak zwanego kontraktu z Turozwiązem. I taka była uchwała, reszta to byłoby uzasadnienie. I uzasadnienie też bym pomógł coś, co tutaj napisałem, z uzasadnieniem numer 5. Przechodzenie funduszy na inwestycje rowerowe zapewni zrównoważone finansowanie dla rozwoju transportu publicznego w Krakowie. Jednocześnie stanowić będzie bardzo istotne narzędzie w walce z zanieczyszczeniem powietrza oraz promowanie zdrowego typu życia. Projektowanie inwestycje wewnątrz dzielnicy usprawnią, i tutaj to dalej jest ostatka, wewnątrzdzielnicowy ruch oraz dojazd i tak dalej. Po prostu to uzasadnienie przepisać do końca. Więc taka jest moja propozycja. Nie wiem, czy czegoś by brakowało w tym, czy... No to trzeba to złożyć na piśmie, dać radnym do przeczytania, by się trzeba przepisać. Kończył pan, panie Jacku? Tak. Czy ja pragnę powiedzieć tak, że przewodniczący ma prawo prowadzący przerwać wypowiedź, szczególnie jeżeli się ograniczy, bo mamy do 3 minut. Szczególnie jeżeli są informacje nieprawdziwe. Otóż ten rozumie, że nie ze złej woli, tylko z zasłyszanych informacji. Otóż jest porozumienie między gminą Kraków a zarządem relacji w tym wypadku, to jest podległym do marszałka, o budowie ścieżek rowerowych na obalewanie Wisły. Problem polega tylko na tym, że budowane ścieżki będą tam, gdzie będą podwyższane wały. Czyli będzie robiona, w tej chwili jest 6 km robionych po stronie elektrociepłowni, czyli Włęgu, i po tamtej stronie po modernizacji. Proszę? Księcia Józefa wzdłuż Księcia Józefa. To już jest teraz robione, ale mówię, że będzie, ja mówię o najbliższym terenie, że będzie robione, jest wtedy robione, proszę Państwa, od razu na koronie wału jest robiona ścieżka rowerowa. Trudno robić ścieżkę rowerową w sytuacji, kiedy są planowane wały po naszej stronie, naszej dzielnicy do podwyższenia. W związku z tym jest to porozumienie wpisane, jest ten program budowy ścieżek i ma to być robione w sytuacji, mówię, wyremontowania, podwyższenia, stabilizacji wody. Także to jest taka informacja. Pan Tadeusz i pan Jacek. Ja bym jeszcze raz prosił, jednak się trzymać za monitą, a nie
ani z powiatem, to ktoś powiedział, czy nie powiedział, a najlepiej, jeśli tak to mówię, to jak zapisywać sobie albo nagrywać, bo nie mówiłem o wpisaniu 10 minut do żadnego projektu, nie żądałem, tylko mówiłem o wpłynie 10 minut i proszę jednak dokładnie słuchać, co się mówi, a najlepiej to jednak skupić się na meritum, a nie tym, kto powiedział, co nie powiedział. Mówiąc o tym, że nie wiadomo, jakie zadanie można wykonać, mówimy o tym, że nie są przygotowane, ale to nie znaczy, że w projekcie nie można pieniędzy zabezpieczyć i przynajmniej więcej pieniędzy na infrastrukturę rowerową. To raz. Co do karty brukselskiej, o tym chciałem wspomnieć. To jest karta, którą podpisał Kraków, prezydent w imieniu Krakowa. I to jest zobowiązanie konkretne. Jeżeli miasto zobowiązało się, mówię to o tych procentach, bo Państwo pewnie nie wiecie, co to za dokument, wyjaśniam. Miasto zobowiązało się, że do roku 2020 obywatele będą miały udział w transporcie, w komunikacji w Krakowie na poziomie 15%. W tej chwili nie ma bardzo decyzyjnych badań, to mnie może Państwo poprawią, ale mówimy o ruchu na poziomie udziału 3-4, może 5% średnio rocznie. Więc Kraków ma bardzo dużo do zrealizowania, a zostało bardzo niedużo czasu. Tak samo Kraków się zobowiązał, że ryzyko. Ale nie wiem, czy coś mówię coś jeszcze. Ale proszę do meritum, bo tyle panu będzie się dyskusją zajmował, nie związaną z tematem. Zostanie zmniejszone o 50% wypadków z udziałem rowerzystów. To są pewne rzeczy. Ja uważam, że należy się domagać, może nie tak ma być uchwała, ale jednak, jeżeli prezydent, władze miasta podpisują takie zobowiązanie, to powinny robić wszystko, albo prawie wszystko, żeby to wykonać, bo inaczej mamy się naśmieszać. Temu uważam, że powinna być pewne konie, że my jak ciągle wnosimy o taki projekt i tyle. Naprawdę proszę, nie jest ciężko, że tak, to jest taksa kontrolerska, to wystarczy nie jest ciężko przeciw. Jak uchwała Rady Miasta, to nie jest zawsze uszukane. Pani Jacek, proszę bardzo. Pani Basiu, już Pani oddzielę głosu, teraz ma głos Pani Jacek Bezdasz. Tylko króciutko i ponownie, naprawdę, wyhamujmy te emocje, bo one są zbyteczne. To nie są emocje, to są kompetencje, wie Pan? Od tego nie są radni miasta, a nie radni dzielnicy. Jeszcze raz przypomnę, że my tylko, proszę Państwa, te uchwały popieramy, a środowisk rowerowy. I naprawdę tylko tyle. Niczym, tak jak powiedziałem na samym początku, nie chcę się już powtarzać, obie uchwały moim zdaniem się dopełniają. Natomiast w tej karcie, bo jeżeli tu mówimy, bo tutaj oczywiście są, że komisja planowania, czy projekt uchwały komisji planowania, jak mówię o całym mieście, to że mówi o kontrakcie 100 rozwiązań, ale tam są też rozwiązania dla Rady Dzielnicy i podkreślone jest w pierwszych dwóch linijkach czy trzech linijkach tej uchwały, że dajemy sygnał na infrastrukturę w dzielnicy 13, które są zawarte w tak zwanym kontrakcie 100. Tam jest m.in. proszę Państwa też ulica Nowogródzka, na którą przypomnę Państwu, dajemy pieniądze z remontów na chodnik. Więc to jest też, my też poszliśmy już w tym kierunku, bo w tym momencie może być podobna sytuacja, jak zrobiliśmy, daliśmy pieniądze na projekt na ulicę Bielicką. Jak przypomnę, w pierwszej wersji nie dawaliśmy na ciąg pieszo-rowerowy, tylko na chodnik. A ZIKiT przyjął ciąg pieszo-rowerowy. I podejrzewam, że pójdzie to też w tym kierunku. Więc piszemy, proszę Państwa, o inwestycjach na terenie naszej dzielnicy. Które inwestycje będą realizowane, to się okaże, jakie środki będą na to przeznaczone. I jakie możliwości techniczne. Bo też proszę Państwa, sami dobrze wiecie, że ulicę Bielicką nie zrobiono w ciągu jednego roku, tylko robimy to, jest to robione w ciągu dwóch czy trzech lat, bo płatność jeszcze przechodzi na przyszły rok. Dlatego jeszcze raz apeluję o wyhamowanie tego wszystkiego.
Bo proszę Państwa, nasza uchwała nie spowoduje, że w budżecie miasta znajdzie się 10 milionów na ścieżki rowerowe. Ani w przyszłym roku, ani w następnym roku, albo ten. Albo ten. Proszę Państwa, decyduje o tym tak naprawdę Rada Miasta Krakowa. I Panie Tadeuszu, te wywody o karcie brukselskim, o tym wszystkim proponuję udać się na Komisję Infrastruktury do Rady Miasta Krakowa i tam powiedzieć im, proszę Państwa, do czego Państwo zmierzacie? Chcecie Państwo, żebyśmy kary płacili? Ja nie wiem, czy za to są kary, ale skoro Pan tak mówi, no to pewnie wie Pan, co Pan mówi. Niechżeż Pan im to uzmysłowi. Jest co tydzień Komisja Rady Miasta Krakowa i Infrastruktury. Może oni też nie wiedzą, niech Pan do nich pójdzie i Pan im to powie. To jest jedna rzecz. Jacku, kwestia ta, o której Ty mówisz. Dobrze słyszałeś. Jest sytuacja tego typu, że w tej chwili jest prowadzona inwestycja podniesienia, może nawet nie tyle podniesienia, bo głównym elementem umacniania wałów jest zrobienie struny żelbetowej w osi wału pomiędzy mostem Wanta a zaporą na Dąbie, nie Przysięcia Józefa, tylko tak jak Pan Przewodniczący powiedział w Łęgu. I kwestia jest tego, że inwestycje, które realizuje PZPW, jest tylko i wyłącznie zrobienie struny plus wysypanie kamienia. Żeby powstała ścieżka, muszą się znaleźć pieniądze. Więc to nie jest to, że będzie robione u nas. Bo u nas będzie robione dopiero wtedy, jak znajdą się pieniądze na taką modernizację, czego życzymy sobie, żeby było jak najszybciej, a obawiam się niestety, że potrwa to wiele lat. Dziękuję. Teraz daję głos tutaj gościom. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Dziękuję bardzo. Nazywam się Tara, jestem ze Stowarzyszenia Kraków Miasta Rowerów. Obserwuję dyskusję i widzę, że pojawiły się tutaj przede wszystkim wątpliwości dotyczące wykonalności tych inwestycji. Państwo całkiem słusznie się obawiają, czy jeżeli budżet w wysokości zaproponowanej przez radnych w uchwale kierunkowej przez Komisję Ekologii, czy 10 milionów zostanie przyjęty przez Radę Miasta ostatecznie, czy te inwestycje, które nas tutaj interesują, powstaną. Otóż to nie jest tak, że ta lista inwestycji powstała zupełnym przypadkiem. Jest studium podstawowych tras rowerowych, które obejmuje cały obszar miasta Krakowa. I my jako Stowarzyszenie Kraków Miasta Rowerów we współpracy z ZIKIT-em, z którym prowadziliśmy w tym roku wspólny projekt, wytypowaliśmy te ulice, których realizacja w przyszłym roku po pierwsze jest wykonalna, czyli jest możliwa w systemie zaprojektuj i zbuduj, kiedy zarówno projekt, jak i wykonanie inwestycji odbywa się w ciągu jednego roku budżetowego. Po drugie, te inwestycje dają nam ważny bardzo efekt sieci, czyli łączą dotychczasowe inwestycje. Proszę zwrócić uwagę, że tak jak już było poruszane tutaj, powstaje fragment drogi rowerowej wzdłuż ulicy Wielickiej. Powstaje połączenie tramwajowe Lipska-Bielicka, gdzie również jest przewidziana droga rowerowa. I ta inwestycja na ulicy Bielickiej to jest połączenie istniejących dróg rowerowych i wykorzystanie tego potencjału. Podobnie jest z ulicą Wadowicką, która łączy istniejącą drogę rowerową wzdłuż Broszka i połączenie od strony Wanora. Także jeżeli chodzi o wykonalność tych inwestycji, jestem przekonany, że jeżeli budżet zostanie przyjęty, te inwestycje w przyszłym roku zostaną zrealizowane i my jako stowarzyszenie będziemy współpracować, jak tylko możemy z ZIKIT-em, żeby to się wszystko udało dopiąć. Poza tym, jeżeli chodzi o dyskusję, to myślę, że tutaj słusznie podniesiono, że my Państwa prosimy też o wsparcie, natomiast rzeczywiście decyzja należy do Rady Miasta Krakowa. No i bardzo ważne by było, żeby właśnie najbardziej zainteresowane tak naprawdę osoby, czyli mieszkańcy dzielnicy 13, swój głos również w tej sprawie wyrazili. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z Państwa chciałby? Ja mam pytanie do Pana. Zgodnie z tym, co przeczytała Pani Przewodnicząca Komisji Infrastruktury, tam na piśmie od Pana Styrskiego była informacja, że Stowarzyszenie złoży pismo o poprawki w budżecie dotyczące środków do grupy radnych. I czy coś takiego z Waszej strony też poszło? Wygląda to w ten sposób, że grupa radnych na wspólnej konferencji prasowej z nami dwa tygodnie temu przedstawiła taki projekt. W tym tygodniu jest to rozpatrywane przez cały klub Platformy. Mogę powiedzieć, że z rozmów i wypowiedzi przedstawicieli radnych Platformy padły takie deklaracje, że będzie to rozważane jako poprawka klubowa.
skądinąd też wiem, że również radni PiS-u będą chcieli w tej sprawie prawdopodobnie jako klub... Jako poparcie, tak? No trudno mi powiedzieć, bo to już zależy od... Ja konkretnie mówię, bo jeżeli macie spotkanie i ktoś coś wypowiada się, jeżeli od nas, od radnych najmniejszej po prostu grupy przedstawicieli społeczeństwa żąda się rozkazu dla prezydenta, bo ja to czytam jako rozkaz, uchwałę drugą, no to mam nadzieję, że wy mając jakiekolwiek spotkanie wiedzieli, o czym mówiliście i że tak. Ktoś takie coś deklarował, tak, to znaczy, że poprzeba... W tym momencie ponad wszelką wątpliwość, że radni miasta Krakowa będą dyskutować, będą głosowali nad taką poprawką. Też proszę zauważyć, że w poprzednich latach mieliśmy identyczną sytuację, to znaczy pan prezydent przeznaczał na rozwój infrastruktury rowerowej kwoty rzędu 0 zł, czasami 500 tysięcy. Radni to podnosili rokrocznie i to jest jakby, no mogę powiedzieć, że to jest przyjęty zwyczaj, chociaż bardzo głęboko się nie zgadzam z takim sposobem przyjmowania budżetu, ale tak jest. I w tym roku wszystko na to wskazuje, że będzie dokładnie tak samo. Tylko w tym roku rozmawiamy o większej kwocie w związku z tą uchwałą kierunkową. Rozumiem, dlatego się pytam, czy będzie z mojej strony. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos w dyskusji? Ja chciałam. Pani Basia, czy jeszcze ktoś, to zakończamy dyskusję. Ja jeszcze jedno pytanie tylko, a potem... No nie? Proszę Pani Basia. Pan mówił o ścieżce rowerowej w ulicy Bielickiej, ale proszę Pana, to nie jest z budżetu rowerowego, tylko to była inicjatywa dzielnicy 13. Tak. I proszę Pana, i teraz pytam się, jeżeli przychodzi pula środków do dzielnicy na inwestycje, to będzie odrębna pula na ścieżki rowerowe, czy po prostu to będzie zawarte ta kwota przeznaczona na budowę ścieżek w całej kwocie przeznaczonej dla dzielnicy i na inwestycje. Bo to ja sobie nie wyobrażam, żeby algorytmem się, prawda, przydziela środki dla poszczególnych dzielnicy i żeby nam ekstra poza algorytmem dawali na ścieżki. Staram się odpowiedzieć na to pytanie. W przypadku budżetu, o którym mówimy, te środki ich dysponentem i inwestorem będzie ZIKI. I są to środki przeznaczone, to jest pula na cały obszar miasta Krakowa. Natomiast jakby też od aktywności dzielnicy w tym zakresie i też jakby takiego no, poparcia dla tych pomysłów budowy właśnie tych dróg rowerowych, tak, ale ja zadałam po prostu konkretne pytanie. Bo ale proszę pan, nie można odpowiedzieć na to pytanie. Będzie to paczka na całe miasto. Na całe miasto. To dyspozycji nie nasza. A proszę pana, pan mówi, że inwestorem będzie prosto. Ale wie pan jak jest? Że jeżeli nie mają środków, to się do nas zwracają, żebyśmy nie na to nie Pani Basiu, dziękujemy. Pan Jacek jeszcze nie odpadł, to ma potrzebę? Aha, przepraszam, bo tu nie no, chciałem zapytać, gdzie w tej drugiej uchwale jest rozkaz do prezydenta? To znaczy, wiesz co, ja to powiedziałam, że ja to odbieram jako tryb rozkazujący. Nie, ale chciałem zapytać, gdzie jest... Ja to odbieram, ja nie napisałam, powiedziałam słowo, że jest to napisane. Ale to, że przepraszam. W pierwszej wersji było wzywać, ale nie ma tego. No nie, jest projekt uchwały wnioskujący do prezydenta miasta Krakowa. Ale ja nie chcę, ja mam własne. Ja mam swoje zdanie, nie powiedziałam, że ja nie radę. Rozumiem, że to się nie. Przepraszam. Powiedziałaś, że druga uchwała jest do skazu za wielokrotnie się pojawiło, że dzielnica 13 finansuje budowę ścieżki rowerowej w Bielickiej. Teraz tutaj. Ja muszę powiedzieć, jak było, bo uważam, że to jest nieporządne. Inwestycja była zaprojektowana, zaplanowana, inicjatywa była po stronie dzielnicy, zarządu chyba, czy pani Maczyńskiej, nie wiem. A to nie jest istotne. Istotne jest to, że inwestycja miała być tylko i wyłącznie w tym. Ja tutaj zgłaszałem 2 lub 3 razy poprawki o to, żeby wpisać, że to był ciąg rowerowy i ścieżka rowerowa.
nie udało mi się przekonać kasy, tutaj kilka osób głosowało za tym, reszta była przeciwko. Poszło do Zigitu, to jako uchwała, że ma być tylko chodnik na pieszy. Zigit, akurat ten Zigit, który często jest zły, tutaj zrobił akurat razem, że z którą się pozytywną sprawę. Więc tak to bywa. Panie Jacku, ja muszę coś sprostować, że pan mówi nieprawdę. Otóż hasło ma na imię, ale było to hasłem osobnej ścieżki i osobnego chodnika. Udało się połączyć jedną z drugą i zapraszam na spotkania, które wtedy zapraszały, były z Zigitu i dowiedziałbym się. Ja pamiętam, jakie były uchwały, panie przewodniczący. Jak pan głosował? Proszę, że pana zgodnie z własnym sumieniem. Natomiast ja rozumiem, że ja bym jeszcze jedno chciał już powiedzieć. Nie ma, mam wrażenie, że jak mówicie państwo rowerzyści, to tak jakby byli tak, mieszkańcy i rowerzyści. Proszę państwa, wybaczcie, ale pan jeździ na rowerze, wielu innych pewnie więcej ode mnie ze względu na to, nie wiem, na kondycję, na to, że ma ja mniej jeszcze, ale 90% z nas jest rowerzystów i korzystamy z tego. To, że są ludzie bardziej zaangażowani, którzy w element ścieżek rowerów, infrastrukturę, to nie, bo to jest tak jakby rowerzyści i my walczymy. Nie, to jest sprawa, która jest dla nas wszystkich istotna. Jest tylko pytanie na temat właściwego zważenia sprawy i wyznaczenia priorytetów. Ogłaszam, proszę państwa, 15 minut, 10 minut przerwy. Prosił, żeby pan Jacek przepisał projekt poprawki, jeżeli on ma, w sposób czytelny, żebyśmy mogli skierować i przedłożyć radnym do przegłosowania. Proszę państwa, zapraszam na salę. Chciałem przypomnieć państwu radnym, że jesteśmy w punkcie 4-5. Potem jeszcze mamy kilka. Ale wydaje się, że tak szybko. Chciałam mniej kontrowersyjnych punktów. Mam nadzieję. Mamy już poprawkę pana Jacka Menarza. Prosiłbym o dostarczenie to radnym. Mają już państwo radni poprawkę przed sobą? Czy jeszcze ktoś z państwa ma poprawkę do druku numer 4? Jeszcze skserujcie. I jeszcze brakuje. Ja nie dostałam. Ja się śmieję, Basie. Nie chcę, bo szkoda papieru. Proszę państwa, wznawiamy dyskusję nad punktem numer 4 w potrzebie. Mój dodatka, żeby nie wyszły. Co ja powiedziałem? Czy można prosić o wyciszenie? Szanujmy, proszę państwa, siebie nawzajem czas. I poprawka ma następującą treść. Zmienia się tytuł uchwały. Tytuł uchwały przejmuje brzmienie, czyli obecny tytuł uchwały, momencik, numer 4, jest w sprawie przywrócenia pierwotnie planowanych funduszy na inwestycje rowerowe, przepraszam, w budżecie miasta Krakowa na 2014 rok. Pani Rasiu, momencik. Miałby następujące brzmienie. W sprawie, rozumiem, że z duże litery, bo to jest literówka. W sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o przywrócenie pierwotnie planowanych funduszy na inwestycje rowerowe w budżecie miasta Krakowa na 2014 rok oraz realizację planowanych inwestycji w infrastrukturę rowerową na terenie dzielnicy 13 Podziszy. I to byłaby zmiana tytułu. Potem zmienia się treść paragrafu pierwszego. Czyli ten paragraf pierwszy całkowicie byłby wykreślony, tak? Rada Dzielnicy 13 Podgórze wnioskuje do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o objęcie w budżecie Miasta Krakowa na 2014 rok środków finansowych w wysokości pierwotnie planowanych funduszy na rozwój infrastruktury rowerowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa i to jest numer 0,3% całości budżetu.
zmienia się następnie treść paragrafu drugiego. Rada Dzielnicy 13 wnioskuje do prezydenta miasta Krakowa i prezydenta miasta Krakowa o realizację planowanej inwestycji infrastrukturą drogową na terenie dzielnicy 13 zgodnie ze studium podstawowych praw drogowych, tak zwanym kontraktem 100 rozwiązań. Okay. Dodaje się do paragrafu trzeciego. Problem mamy taki, że nie mamy paragrafu trzeciego. Paragraf trzeci. Nie, paragraf wchodzi w życie. Nie. Podpisać podjęcia i do uzasadnienia dopisuje się przywrócenie funduszy na inwestycje drogowe zapewni równoważne finansowanie rozwoju finansowanie rozwoju transportu publicznego w Krakowie równocześnie stanowić będzie bardzo istotne narzędzie w walce z zanieczyszczeniem powietrza, usprawnieniem ruchu komunikacyjnego, oraz promowania zdrowego trybu życia. Nie ma ruchu, proszę Państwa, chciałem tylko powiedzieć, że nie ma ruchu komunikacyjnego, ale oczywiście... Natomiast rozumiem, że nie pojawiają się z tej pierwszej uchwały, znaczy ubolewam, ani ulica Wielicka, ani Wadowicka. Ja w tej sytuacji bym... Pisać to. Dopisać to. Ja bym dopisał, ja nie wiem... Zapytam Pani może, czy na 2014 planowanych to właśnie ta Wielicka, one są skazane? Nie są skazane konkretnie, że te ulice. Nie mamy żadnego dokumentu przed sobą. Ale Wielicka jest objęta już w projekcie budżetu. Ale w budżecie tego jest, tylko nie wiemy, czy nie zostanie ścięta, bo jak okazuje się inne, to może zapiszemy. W związku z tym, proszę Państwa, jeżeli mamy dwie przygotowane inwestycje, to dobrze byłoby je wymienić, bo to są, że tak powiem, strategiczne ze względu w dzielnicy, to dobrze byłoby mieć enumeratywnie. Pisać w pierwszej kolejności inwestycje. Ale wystarczyłoby dopisać. Realizacja inwestycji na ulicy Wielickiej. Bo tam finansujemy projekt. Ktoś tu mówił, że... Ale tak pan powiedział pan Jacek, chyba mógł spokojnie. Pewnie. Pan Jacek, tylko ja nie wiem, co powiedział pan Jacek. Na pewno pan Jacek jeszcze ta myśl nie wyuszczona przez pana Jacka już jest dobra. Tylko jak pan jeszcze mówił, naprawdę pan jeszcze... Myślę, że wchodzimy w złą uliczkę. Ale jednak to pan już ma... Wie pan na mnie jakiego Ale ja dwa razy nie powtórzę tego samego. Poczekajcie, powiedziałem, że w pierwszej kolejności ujęcie zadań realizowane. Ale Wadowicka nie już jeszcze Ale wystarczy, proszę Państwa, dopisać realizacja inwestycji, czyli zostawić to, co było w projekcie. To ja tą poprawkę napiszę. Ale czy poprawkę Ale proszę Panią, ja napiszę poprawkę do druku, mogę? Ale druku jest napisane. A. No to zmienimy tą poprawkę. Pan Przewodniczący złoży poprawkę do projektu do projektu druku numer 5. Tak, do druku numer 5. Nie, no, ale rozumiem, że jeżeli w projekcie druku numer 4 wprowadzamy takie poprawki, to nie ma projektu druku numer 5. Będziemy rozumieć, że koncept, proszę Państwa, jeżeli poprawka do druku numer 4... Ja tak już wszystko, papier przyjmie. Po prostu nie nadążyłem za tobie myśli. Nie mamy takiej telepatii jak pan Tadeusz. A siedzicie na ubolewam bardzo, bo myślałem, że dużo jest na pana Jacka, ale panie tatku, szapoba tutaj. Szapoba, pan naprawdę widzę, że już... Ożył. Oj, muszę powiedzieć, że to ciężko jest, pan Adam coś może na ten temat powiedzieć. Bo pan Adam dzisiaj co jest, widzę, wyeksploatował się w pierwszej części. Wczoraj godzinę tłumaczyłem panu Tatkowi. I dzisiaj od razu blokła. Nie przygotowane. Nawet myśli są. Ale może pan pisać na łóżku, bo wprowadzamy ją do poczucia. Ja się rozumiem. Rozmowa wychowawcza, którą pan przeprowadził. No. Jacek, to wpisz tą Wielicką, Mazowicką, jeśli kupisz nową funkcję. Proszę Państwa, ja bym, jeśli mogę zasugerować wnioskodawcy, żeby ona szła w tym duchu, o którym rozmawialiśmy,
oprócz zajmowania się całym Krakowem, a jak powiedzieliście, no jesteśmy 1/18 tego miasta, to chciałbym, żeby oprócz tego, żeby zwrócić uwagę, żeby były przywrócono finansowanie na ścieżki rowerowe, to chciałbym, żebyśmy się zajęli tym, do czego jesteśmy też powołani, czyli powiedzieć o inwestycjach w naszej dzielnicy. No, bo myślę, że koszulę, bo to jest, mamy mieć charakter lokalny, ten charakter, w związku z tym... Na terenie dzielnicy, czy no nie, ale tak, to sposób... Dlatego, żeśmy zrobili dwa punkty z tego. Nie, dlatego wy, proszę Państwa... Poparcie przyznania środków. Poparcie przyznania środków, a my nam chodzi, że o realizację w roku 2014 konkretnych inwestycji. Czyli, bo proszę Państwa, będzie wyścig, przepraszam, że to powiem, ale będzie wyścig szczurów i będzie wyścig polityczny, na którym nie mamy przełożenia jako dzielnica 13, na to, gdzie się znajduje. Panie Adamie, tak jakbyśmy mieli przełożenie, to w ostatnich trzech latach budżetu byśmy z tego tortu mieli znacznie więcej. Ale przepraszam, ale tu jest napisane w projekcie. Wnioskuję do prezydenta miasta Krakowa, rady miasta Krakowa o realizację planowanych inwestycji w infrastrukturę rowerową na terenie dzielnicy 13 podwórze. To już jest. Ale dobrze byłoby dopisać, o której... Ale dobrze, bo to ja nie rozumiem napisać. Dodatkowo wyszczególniczność. Szczególnie na swojej dobroci dopisał. W pierwszej kolejności należy uwzględnić realizację inwestycji na terenie. Inwestycje na ulicy Wielickiej. Myślę, że to jest przyjemne. Ja bym doszczegółowił, bo Wielicka ciągnie się jeszcze przez 2012. Też. I do większości. Może nie na, tylko przy. Oraz ulicy Wadowickiej, Zakopiańskiej, a także ulicy Nowochódzkiej. Znaczy, dlatego mówię o tej Nowochódzkiej, bo skoro dajemy z naszych pieniędzy, ale może na razie tego nie zmieniamy. Dajemy na Nowochódzką na chodnik, tylko że skończy się to chodnik pieszo-rowerowy. Ciąg pieszo-rowy pod warunkiem, że szerokość pozwoli. Nie wiem, czy tam jest właśnie. Ale proszę Państwa, informacje, które Państwo pewnie też macie na ten temat informacje, że dyskusje na temat ciągu pieszo-rowerowego. Ja tylko ubolewam, że chciałem tylko Państwu jedną rzecz powiedzieć i zwrócić naprawdę uwagę do pracy merytorycznej. Rady powołane są komisje. Tam jest miejsce na dyskusję, przerabianie, dyskutowanie nad tekstem, nad złotymi myślami i nad kierunkiem. Natomiast Rada jest po to, żeby przyjąć dokument, przegłosować. Rzeczywiście nie, to Rada decyduje w całości, ale tą merytoryczną dyskusję mamy już odbytą na komisji. A teraz mamy projekt komisji, która odbyła się dyskusja, drugi taki mniej uczesany na drugiej komisji, która nie wiedziała, że pierwsza... Panie przewodniczący, ale to wracamy do punktu... Nie, ale nie, tylko bym prosił o pracę na komisjach... Ale panie przewodniczący, z całym szacunkiem, proszę, nie jest to pierwsza sytuacja, kiedy tworzy się uchwałę na sesji. Nie. Ale ja mi, ale pewnie nie ostatnia. Ale spróbujmy, bo będzie szybciej, mniej nerwowo. Apel jest dobry. Ale panie przewodniczący. Panie, ja czy coś powiedziałem? Ale ja jeszcze raz powiem. Jestem jak najbardziej za. Dobra, to jeszcze raz panu powiem, że były tu uchwały robione, gdzie jeszcze poprawka była na dolocie robiona. Na dolocie. Mogło się tak dać. Ale w jakiej komisji najczęściej to się zdarzało? Ja Pani, jeszcze ktoś chciał zabrać głos? Pan tutaj odnosi. Pan tak ma do nas tak czy chciałby się zgodzić, proszę. Dziękuję bardzo. Nie zajmuję dużo czasu, chciałem się tylko odnieść do kwestii wpisania tych poszczególnych ulic. Moim zdaniem to jest dobry pomysł, ponieważ Państwo jako Rada wskazują pewien problem, opisują go Radzie Miasta i zwracają się do Rady Miasta z kwestią, którą no, pomimo dobrej woli ze względu na wysokość budżetu Rady nie są w stanie rozwiązać. Jeżeli chodzi o ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Nowochódzkiej, proszę pamiętać tą sytuację, którą mieliśmy na ulicy Wielickiej, czyli Państwo chcieli chodnik, zgodnie ze studium tam jeszcze miała być droga rowerowa, ZIKiT podjął decyzję, że tam będzie, tak, bo to de facto ZIKiT zadecydował, ma być ciąg pieszo-rowerowy, bo nie ma na to miejsca. Także to się wszystko jeszcze może zmienić. Każdy przypadek, drogi tak jest indywidualny, problem polega na tym, że w związku z pieniędzmi przeciwpowodziowymi w latach poprzednich zaczęto remontować już chodnik. I ten chodnik jest takiej technologii, jak jest, tylko nie w kostce bezfazowej i nie tylko jest płytka, znaczy w zwykłej kostce betonie. I
druga to jest kwestia szerokości. I to jest ten problem. Natomiast jeśli z całym szacunkiem dla gremium, które uzgadnia w Zgicie, będą pomysły takie, jak zrobiono na Wielickiej, to koto pieniędzy na ścieżki, z moje prywatne zdanie, nigdy nam nie starczy. Dlatego, że jeżeli wymyśla audyt rowerowy i to gremium, 10-centymetrowe płyty chodnikowe, które nie są w produkcji bezfazowe, to koszt podwyższony tej ścieżki jest dwukrotnie, bo ta ścieżka powinna kosztować przez pół. Taką samą technologię można zastosować albo tam akurat były kable trakcyjne, nie można było asfaltu zalać, ale można było zrobić skoski bezfazowe, hipermarketowe, ósemki i spełniłoby tą samą funkcję za połowę tych środków. Natomiast wymyślono i to ten Audi wymyślił, 10-centymetrowe, chciałem przypomnieć, że największa normalnie szóstka, jeżeli chodzi o płytkę chodnikową, zrobiono 10-centymetrowe płytki bezfazowe i wykonawca robił specjalnie formę po to, żeby zabezpieczyć specyfikację, co podwyższyło znacznie inwestycje ograniczone. To jest w ogóle jakieś... Że już ma formę i będzie mu łatwiej. Będzie, to tak jest. Będzie teraz jedyny mówił, najlepiej, żeby w następnym przetargu było, że wykonany wykonawca wykonał wcześniej z bezfazowych płytek. Nie, żartuję oczywiście, ale to jest po prostu, doszliśmy do paranoi, bo nigdzie w Polsce nie widzie 50 płytek, czyli tych chodnikowych, 10-centymetrowych bezfazowych. Ale jeżeli kiedyś dojdzie do jakichś rozrób na Wielickiej, to będzie materiał do walku, czy z nich nie będzie to podnieść. Zachęcam do słuchania, czy ktoś ma poprawkę jakąś jeszcze do roku pana Jacka? Nie. Proszę państwa. Czy mam jeszcze raz coś, macie państwo ten, co są do wersji jeszcze pierwotnej, czyli tego, czego państwo nie macie, w poprawce do punktu drugiego jest dopisane, w pierwszej kolejności należy uwzględnić realizację inwestycji wzdłuż ulicy Wielickiej oraz ulicy Wadowickiej i Zakopiańskiej, a także wzdłuż ulicy Nowogódzkiej. I oczywiście zmiana na dole, nie ruchu komunikacyjnego, tylko drogowego. Kto z państwa radnych jest za? Proszę państwa, kto z państwa radnych jest za przyjęciem poprawki do druku nr 4 pana Jacka Młynarza? Liczymy. Kto z państwa jest za poprawką? Ile? 17. Kto jest przeciw? Kto jest, panie Jacek? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Wynik 17 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące. Wiedza Rada przyjęła poprawkę do druku nr 4 i teraz głosujemy projekt uchwały Komisji Infrastruktury wraz z przyjętą poprawką. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały do druku nr 4 wraz z poprawką? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby. 17 za, 0 przeciw. Pierwszy wniosek stwierdzam, że ta przyjęła uchwałę 4 wraz z poprawką. Proszę państwa, w związku z tym musimy poddać pod głosowanie uchwałę według druku nr 5. Zawarte tezy nie można wycofać, bo trzeba myśleć, żeby się komisja zebrała, żeby wycofać tą poprawkę. W związku z tym sugestia, żebyśmy głosowali zgodnie z wcześniej przedyskutowaną kwestią. Nie mówię, jak będzie mi było, bo nigdy nie mówię. Natomiast informuję państwa, że żaden podjął negatywną opinię. 4 głosy za, 1 wstrzymujące za negatywną opinią do druku nr 5. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku nr 5? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Za 0, przeciw 16, wstrzymało się... No nikt nie jest za, no nikt nie. 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymał. 16 przeciw, 0 za, 0 wstrzymał. Jestem, że Rada odrzuciła uchwałę do punktu nr 5. Dziękuję państwu bardzo. Jak chcecie państwo zostać dalej, to zapraszamy. A jeśli nie, to dziękujemy bardzo za zaangażowanie. Poświęciliście własny, prywatny czas.